Juliusz Słowacki, Kordian. Utwór rozpoczyna się od przygotowania, którego akcja rozgrywa się 31 grudnia 1799 roku w chacie Twardowskiego w Górach Karpackich. Spotykają się tam czarownice i szatani, którzy wprawiają w ruch wiekowy zegar. Szatani kradną Bogu rok i rozpoczyna się nowy wiek. Następnie mówią o narodzie, który się podniesie, zwycięży i zginie. A Mefistofel zmawia modlitwę zmartwychwstania za ów naród. Naturalnie jest to aluzja do sytuacji Polski przed wybuchem powstania listopadowego. Później szatani w kotle tworzą przyszłych dowódców powstania. Pierwszym jest Józef Chłopicki, za stary do walki, nie potrafiący wykorzystać siły ludu, izolujący się od powstańców. Drugi to książę Adam Czartoryski, bardziej dyplomata niż przywódca. Kolejny, Jan Skrzynecki, również nie stanowi wzoru wodza do zrywu narodowo-wyzwoleńczego. Jego brak odwagi, powolność działania i bierność nie sprzyjają wygranej. Ostatnim jest Jan Krukowiecki, człowiek, który nazwany został zdrajcą, ponieważ poddał się zanim walki dobiegły końca. Oprócz przywódców z kotła wychodzą również Julian Ursyn Niemcewicz, ponieważ jego poezja jest szkodliwa i zniechęca do wszelkich zrywów, oraz Joachim Lelewel, który jest gadułą, a z jego mów kompletnie nic nie wynika. Prolog to polemika Słowackiego z Mickiewiczem. Pierwszą osobą prologu jest sam Mickiewicz. Pokazany został jako ten, który usypia naród swoimi teoriami mesjanistycznymi. Liczy na cud zmartwychwstania, który nie nastąpi. Na dodatek Mickiewicz przedstawiony został jako człowiek pyszny, zadufany w sobie i przekonany o swojej racji. Druga osoba to głos przeciwnika Mickiewicza, czyli tych, którzy chcą walki, czynu i skłaniają się do działania. Wieszcza nazywają tureckim derwiszem, czyli kimś, kto kręci się wokół własnej osi, a więc błądzi, bo do niczego to nie prowadzi. Trzecia osoba to głos samego Słowackiego. Zapowiada on pogodzenie zwaśnionych stron, nadejście nowej idei i poezji, która pobudzi naród do walki. Kordian ma 15 lat. Cierpi na chorobę wieku, która objawia się melancholią, smutkiem, poczuciem bezsensu życia. Kordiana nic nie cieszy, zajmuje się czytaniem romansów i przebywa na łonie natury. Na dodatek jest nieszczęśliwie zakochany w Laurze. Grzegorz, aby pocieszyć młodzieńca, opowiada mu 3 bajki, których jednak ten nie rozumie i całkowicie ignoruje ich przesłanie. Całkowicie pogrążony jest za to w melancholii i rozpaczy, spotęgowanej odrzuceniem przez ukochaną kobietę. Pierwszy akt kończy się próbą samobójczą Kordiana, który strzela sobie w głowę. W drugim akcie okazuje się, że bohater przeżył. Kordian jest już starszy i rozpoczyna okres wędrówki, który ma zakończyć się odnalezieniem wielkiej idei. W londyńskim James Park Kordian rozmawia z dozorcą i uświadamia sobie, że wszystko w życiu jest na sprzedaż. Potem w Dover czyta Króla Leara, Szekspira i dochodzi do przekonania, że istnieje ogromny rozdźwięk między literaturą a życiem. Kolejnym etapem wędrówki są Włochy. Włoska kochanka, Violetta, zapewnia Kordiana o swej miłości, dopóki ten nie wystawia jej słów na próbę. Kiedy mówi, że stracił cały majątek, miłość Violetty znika. Kordian zauważa, że nawet za miłość należy płacić. Później mężczyzna jest na audiencji u papieża i chce poprosić go o wstawiennictwo za Polskę. Ku rozczarowaniu Kordiana papież nie tylko nie daje Polakom błogosławieństwa, ale nawet chce przekląć tych, którzy podniosą rękę na cara. Na dodatek papież pokazany jest jako zdzieciniały starzec, którego życie skupia się na rozmowach z papugą. Słowacki obnaża w ten sposób pustkę intelektualną i głupotę. Okazuje się, że światem rządzą pieniądze, polityka i układy. Ostatnia scena pokazuje Kordiana na najwyższym szczycie Alp, Mont Blanc. Wygłasza tam przejmujący monolog o życiu, miłości do narodu i potrzebie wolności, krzycząc: Polska Winkler jedem narodów. I na chmurze odlatuje do Polski. 3 początkowe sceny aktu trzeciego przedstawiają koronację cara Mikołaja I na króla Polski. Lud zgromadzony przed Zamkiem Królewskim w Warszawie bardzo chce zobaczyć nowego króla.
Jednak ich nadzieje są płonne. Car przeszedł, ale nikt go nie widział. W trzeciej scenie pokazane zostaje okrucieństwo wielkiego księcia Konstantego, który po zaprzysiężeniu cara wychodzi z katedry i potrąca matkę z dzieckiem na ręku. Dziecko ginie. Czwarta scena rozgrywa się w podziemiach kościoła świętego Jana. Tam zbierają się spiskowcy, którzy mają zadecydować, czy zabić cara. Decyzja wymaga jednak złamania kodeksu moralnego i rycerskiego, ponieważ car jest już zaprzysiężonym królem Polski, a polska tradycja nie znała dotąd królobójstwa. Kordian przekonuje, że jest to konieczność, odbywa się głosowanie, ale jego poglądy nie znajdują poparcia. Kordian postanawia więc sam zabić cara. W kolejnej scenie widzimy bohatera, który idzie w nocy w stronę sypialni cara, ale zostaje pokonany przez targający nim strach i imaginację. Roztaczają one przed nim krwawe wizje i nie pozwalają działać. Bohater mdleje u wejścia do komnaty cara. Ten każe zabrać swoim żołnierzom Kordiana, który trafia do szpitala wariatów. Tam spotyka dwóch obłąkanych. Człowieka, który uważa, że jest krzyżem Chrystusowym, i drugiego, któremu wydaje się, że jest Atlasem. Kordian wychodzi ze szpitala, gdy zabiera go stamtąd wielki książę Konstanty. Chce on popisać się przed carem i zabić Kordiana w dość brutalny sposób. Przywiązać członki do czterech koni i rozerwać ciało. Potem jednak obiecuje Kordianowi wolność i gdy ten przeskoczy konno przez piramidę utworzoną z bagnetów. Kordianowi się udaje, ale car decyduje, że zostanie jednak rozstrzelany. Konstanty przychodzi więc do cara, by prosić go o wolność dla człowieka, któremu ją obiecał i który wykazał się odwagą. Rozpoczyna się kłótnia między braćmi. Wynika z niej, że car jest ojcobójcą, a Konstanty gwałcicielem i mordercą. W końcu car Mikołaj zgadza się na ułaskawienie Kordiana. Ostatnia scena rozgrywa się na placu marsowym. Pluton egzekucyjny ma rozstrzelać Kordiana, kiedy podnoszą broń i oficer daje znak. Pojawia się adiutant z ułaskawieniem carskim. Jednak oficer go nie widzi. Mamy tutaj do czynienia z zakończeniem otwartym, ponieważ nie wiadomo, czy Kordian przeżył, czy zginął. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.